Siemanko, witam was bardzo serdecznie, po raz kolejny prosto z boiska, dzisiaj ze mną Koza, siemanko. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport, kto by się spodziewał? Nie ten kanał, ale ty. Powiedz mi jak forma, bo wiem, że trochę spadło. Forma spadła? Spadła, tragicznie. Nie forma spadła, trochę z ciebie spadło. Ze mnie trochę spadło, ale czy forma wzrosła dzięki temu, zobaczymy, nie chcę być ostatni. Czyli znowu się odnosimy do Vibe, bo tutaj zauważyłem, że co odcinek wszyscy się odnoszą do Vibe, no przepraszamy Kondziu, no sorry. Gotowy? A mam jakiś inny wybór? Nie wiem. Dzisiaj ile punktów jeszcze celujesz? Nie no, Vibe ma ile? 20? 20. Inaczej, chciałbym tak w okolicach trzeciego miejsca się zakręcić, ale tak jak mówię, nie chcę być ostatni, jak słyszę słowo test, to się stresuję już teraz, więc... Ja się nie będę śmiał, bo w okolicach trzeciego miejsca to jest 40 punktów. To jest dużo? Nie, to jest czwórka. W takim razie czas na pierwszą konkurencję. Koza, zaczynamy od rzutów karnych. Kto w ogóle karny strzela w Arsenalu? Laka albo Auba. Tak? Ale tak teraz nie wiem. Co, no, to oni obydwaj są dobrzy. Chciałbyś takiego w Realu, nie? Lacazette czy Aubameyanga? Ja się cieszę, że mam obydwu. Wiesz, kogo bym chciał? Kolasinacie na obronę. Kto by go nie chciał? Jakby coś się działo złego w klubie, to by wszystkim wyjaśnił. Jego by chciał nie na obronę, tylko na ochronę chyba. Dobra, leci. Chciałbym strzelić jednego. I tyle. Ale kłamie. To są ambicje, prawda? To są ambicje. Koza, tam uważaj, bo samolot leci. Nie zdejmij go, proszę. Najgorzej zaczął. To jest najgorsze, jak cię wyczuję. Nie, ja przyryłem też trochę. Ta piła poszła najpierw w dół. Obróćmy to w dobry żart. Chciałeś uderzyć jak Cristiano Ronaldo. Ach! Podbicia. Ale nie uderzyłem. Nie, Koza, no spokojnie. To był jednak Aubameyang. Przełącz się na Lacazette. To był Koza, mocno i w środek. To jest signature skill. Dobra, plan minimum zrealizowany na rzuty karne. Ooo! Chciałem taką ładną chciałem. Jednak tak, te siłowe lepsze. Mieszam zabawę ze skutecznością. O. Dobrze. Była taka zabawa skuteczność w tym ostatnim. Czyli 15 punktów. Dobrze jest. Vibe, gonię cię. Pierwsze wyzwanie za nami, 15 punktów Koza na twoim koncie. Teraz czas na slalom. Każdy trafiony sam na sam to 5 punktów. No to warto by było trafić każdy sam na sam. Spróbuj jak Benzema. A co to znaczy? Bo... Nie, no dobrze. Boję się, co to znaczy. Dobra, trzymam kciuki. Jak Andrii za młodu, co? No nie, nie tak. Chciałem go złapać przed tym, ale nie wyszło. Ty, popatrz! Auba w słupek, ale Lacazette był na miejscu, żeby dobić. Dobra. Jeszcze trzy. Vibe dogoniony. Tak. Dev dogoniony. Tak. Dobrze. Czyli jesteś na równi z nimi. Dobrze. To chyba nie mogę dobić. Chyba już nie. Chyba, że z 30 z pierwszej. Ale poszła soczysta. No bezja! No znowu próbowałem sobie wystawić, nie? No nie zawsze się uda.
Jak? Powiedz mi, Boże! Czemu? Czemu kostką? Wszystko zrobił dobrze do momentu strzału. No eju. Co ja mam wam powiedzieć, no? Nic wam nie powiem, no. Ostatnie to było. No sprzątaj już sprzęt, idziemy dalej. ...20 punktów koza na twoim koncie aktualnie, czyli tyle samo co Vibe i Def. Aktualnie tak to wygląda w tabeli. To źle to wygląda. Nie, żartuję, żartuję, żartuję. Plan minimum zrealizowany, tak miało być, nie będę ostatni. Chociaż zależy jak ustawisz tabelę, bo mogę być. Możesz jeszcze być. Nie, 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 po prostu fajnie było coś tam trafić i tyle. Przypominam, że mój rzut karny poleciał idealnie tam, gdzie jest ten pachołek, więc może mam powtarzalność. Jak trafisz właśnie w ten pachołek, to masz 10 punktów, a w poprzeczkę 5, 5 prób, lecimy. Aj! Tylko za bramki ładne ci powiem. No bramkarz poszedł. Jest, siedzi. A to nie miało tak wyglądać. Jest. To nie miało tak wyglądać. No dobra, wezmę to, nie? Ale ja chciałem pachołek. No, widzieli, celowałem, robiłem wszystko, no. Powiem ci, to jest rekord. Nikt nie trafił jeszcze trzech. No, ale ja czuję się zawiedziony. Santi Cozorla powinien strącić wszystkie pachołki. Czekaj, 35 punktów, ja muszę zobaczyć w tabelę, bo to jest już dość wysoko. 5 punktów od podium. Wow, czyli czwarte miejsce. Słuchajcie, dzieje się i to naprawdę dużo. 35 punktów już na koncie kozy. 3 poprzeczki, także szanuję. Nikt tego jeszcze nie dokonał. A ja jestem zły. Ja chciałem tego pachołka. Wrócę do Łodzi i będę sobie pachołka sobie postawię, go trafię, będzie mnie dręczyło. Dobra, teraz tak. Stoisz w kwadracie, ja ci podaję piłkę. No i strzelasz albo z pierwszej, albo bez przyjęcia. Jak wolisz, jak ci wygodnie, nie ma zasad. Możesz sobie podbić na woleja nawet, jak chcesz. No tak, no nie, no spoko, na pewno. Przewrotki jak strzelisz, 110. Dzisiaj ma koza trochę łatwiej, bo będę mu turlał. Kaj, tu jest specjalnie dla ciebie. Jak w karlingu. No nie, no była specjalnie. Weź ich, nie całuj tego. Nie całuj tego. Nie, rzeczywiście jest. Tam pewnie jeszcze dał buziaka i szepnął. Pręcie, wybieram cię. Dawaj. Ładnie, ładnie koza. 40 punktów. Punktów jest. Nie, no ale trzeba budować na tych 40. Trzeba budować na tych 40. Znowu to samo. Ale znowu nie miałabyś. Uwierz mi. Planowałem inną. Ładnie. 45. Bo to jest tak, że to albo jest w ziemię, albo jest w bramce. Co mogę powiedzieć? No. 45. Szkoda, szkoda, szkoda. No, chciałem przy słupku. No widzieliście, że chciałem, ale jest 4-5, tak? Tak. No dobrze, no to teraz trzeba się wspinać powoli, powoli, a na takiej wysokości też nigdy nie byłem. Ostatnia konkurencja przed nami, 45 punktów na twoim koncie, czyli tyle samo ile miał Jacob, 5 punktów więcej, czyli jedna bramka trafiona i jesteś na trzecim miejscu. Jeden mały człowiek, 5 prób, jedno wielkie zadanie. No, tak, jakby to weszło. Oj, oj, oj. Koza po podium. Dla nas, dla Polaków. Popatrzcie! To jest motywacja! Znowu United będzie pod Arsenalem? Znowuż to już się robi nudne. Trzecie miejsce, ale czekaj, czekaj, bo jeszcze możesz skoczyć na drugie. We'll be right back.
Ładnie Dawid, ładnie koza. Spoko. Ostatnia. Oj! A wiesz, że takie coś może wpaść? Może, ale za bardzo pod nią podszedłem. Czyli co, 45 punkcików plus 5, 50 miejsce numer 3. No może być, no może być. Jeżeli Arsenal będzie miał takie samo miejsce w tabeli. Byle przed United, tak? Nie no, trzecie miejsce, ten, no mierzmy wysoko, no jakby, no miejmy honor, Lacho, no miejmy honor. Czas więc na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Koza, 50 punktów na twoim koncie, gratulacje. Powiedz mi, jak się bawiłeś, która konkurencja najlepsza, która najsłabsza dla ciebie? Znaczy ja jestem zadowolony, że Santi Cazorla utrzymał swój prymat w tych poprzeczkach. To mi się podoba, że udowodniłem, że tam coś potrafi, aczkolwiek żałuję tego jednego rożka, idę go kopać do Łodzi. Rożka? Nigdy nie powiedziałem, że rożek. Rożka, no jak pachołka. U nas są pachołki. Nie, no to wiecie, czego żałuję. Co mi się nie podobało, no to sam na sam, przerażający człowiek, jak tak wychodzi, patrzy ci w oczy, widzisz, wszystko ci przelatuje. To nie są czasy, kiedy my na Orliku staliśmy na bramce, nie? Nie, kiedyś to było, teraz kiedyś to już było. Dobra, nie ma czasu. Masz 5 sekund, zastanów się oczywiście, kogo nominujesz. Powiem ci jeszcze, zanim jeszcze wymyślisz sobie kogoś, bo ja oczywiście nie wiem, jak zawsze. Zawsze daję możliwość wyboru moim gościom. Jeszcze będzie loter w odcinku 9, czyli nominujesz kogoś do ostatniego odcinka tego pierwszego sezonu, czyli 10. Ostatni odcinek pierwszego sezonu. To jest trochę jak ostatni mecz sezonu, jak tych, nie wiem, finał Ligi Mistrzów trochę, nie? No to jest taki wszystko albo nic. No jak mówimy o finale Ligi Mistrzów, to warto by było wybrać kogoś, kto reprezentuje zwycięzców Ligi Mistrzów. To PLK Damian, nie wiem, czy to ty tam lecisz, ale... No to się nie spodziewałem. Ale ciebie nominuję, zobaczymy tutaj, czy będą skillsy jak Van Dijk, czy jak Mane, czy jak Salah. Ale poszło wyzwanie teraz. Słuchajcie, w takim razie ja kontaktuję się z Damianem. Oczywiście dajcie znać, czy chcielibyście go zobaczyć w 10. odcinku. Wbijajcie na kanał do Kozy. Link pod spodem w opisie, tam nagramy wspólny materiał. Pomidor, tak? Przygotowany? Pomidor. Pomidor. Widzimy się następnym razem. Na razie i piona.